Ósma Liga Mistrzów. Witamy w trzecim już odcinku pierwszego na świecie magazynu poświęconego najciekawszej lidze świata, klasie B, czyli ósmej lidze. Przypomnijmy więc wyliczankę, że na tym poziomie grają najlepsi zawodnicy. Ładnie. Kurwa, myślałem, że ja jestem drewnem, ale... Którzy strzelają najładniejsze bramki. W ósmej lidze stosowane są również najnowocześniejsze rozwiązania taktyczne. Kopnij go w dupę, dura jeszcze tam. A całość nadzorują najlepsi sędziowie. Ty padafianie! Podejdę do ciebie! Zapraszamy na ekspresowe, kartofliskowe podsumowanie ostatnich szlagierów klasy B. Witamy na meczu klasy B seniorów. W dzisiejszym meczu Sokół 2 Serock podejmie drużynę Coco Jumbo Warszawa. Choć mecz w Serocku rozpoczął się od bardzo mocnego uderzenia gospodarzy, to zakończył się pierwszą historyczną wygraną drużyny Coco Jumbo 2-1. Bramkę dla drużyny Coco Jumbo zdobył Smułka Kamil. Ale mi się świeciło, kurde, ty Coco Jumbo. Coco Jumbo wygrało, ale niestety tylko drugą połowę. W pierwszej gospodarze strzelili bowiem 6 bramek. Zlekceważyliśmy przeciwnika w pierwszej połowie. Myśleliśmy, że przyjeżdżamy na pewny wynik 10-0 i jedziemy do domu. Wykonałeś najładniejszy rzut z autu w tym spotkaniu. A, rozumiem, na początku. No widziałem na filmie, że tak wyrzucali, no i spróbowałem to samo zrobić. Udało się. Kolejny hit z udziałem drużyny z Serocka. Dokończono słynną potyczkę z warszawskim kamionkiem. Przypomnijmy, że w pierwszym terminie spotkanie zostało przerwane z powodu awarii oświetlenia. Przystanie 3-0 dla kamionka. Mecz w 51 minucie był przerwany, także od tej minuty kontynuujemy. Sprawa ważna, że zaczynamy w dziesiątkę, bo byliśmy z czerwoną kartką. Że a jakie są zasady w ogóle przy takiej kontynuacji spotkania? Musi być dokładnie ten sam skład? Nie, tylko muszą być zawodnicy zgłoszeni w momencie rozpoczęcia meczu, tam w tym okresie, to ci zawodnicy, którzy byli zgłoszeni na ten dzień, mogą grać. Nie może być przykładowo, że dokonaliśmy jakiegoś transferu w tym czasie i go wystawiamy. Nie wiem, abstrahując, że kupujemy sobie dzisiaj Diego Maradona i go wystawiamy. Nie możemy chyba tak zrobić. Brak Diego Maradony w szeregach kamionka podjudził zawodników Serocka, którzy zwietrzyli szansę odrobienia 3-bramkowej straty. Liczne strzały lądowały jednak tuż obok bramki gospodarzy. Na 20 minut przed końcem nastąpiła nagła zmiana koncepcji. Jeden z zawodników Serocka wpadł na pomysł, aby kopnąć piłkę światło bramki. Golkiper nie przewidział takiego obrotu sprawy i zrobiło się niepewne 3-1. A to zdaje się nie jest w guście golkipera z Serocka. Nie ma co się niepotrzebnie denerwować, pomyślał. A efektem jego rozważań była 4. bramka dla kamionka. Rezultat 4-1 utrzymał się już do końca spotkania. Z Warszawy wędrujemy do Pruszkowa, gdzie gra dobrze Państwu znany Legion. Klub boryka się z drobnymi problemami frekwencyjnymi, dzięki czemu może pochwalić się już pierwszym walkoverem. A jak to było tydzień temu z frekwencją? Tydzień temu frekwencja była, tak abym powiedział, no, poniżej normy, czyli 7 osób. Na piłkę ręczną, na siatkówkę, na koszykówkę, ale nie na piłkę nożną. Dotarliśmy więc na kolejny mecz Legionu, aby sprawdzić, czy popularnej Dumie Pruszkowa uda się zebrać skład na ważny mecz z rezerwami zespołu FC Lesznowola. Czy będzie dzisiaj mecz? Proszę pana, pytanie za 100 punktów. Pan pyta mnie, ja pytam pana. Na pewno nie będzie sędziego. A jak to sędziego nie będzie? Sędzia dzwonił, uprzedził niestety, że ma kłopoty komunikacyjne, jak to nazwał. Więc albo pendolino nawaliło, albo... Nie, mówiąc poważnie, zepsuł mu się samochód, ale ja w co nie wierzę. Pewnie ma 10 meczy i nie jest w stanie wszystkich obskoczyć tak. A to jak to się dzieje, jak sędzia nie może? To kto wówczas sędziuje? Teoretycznie przepisy mówią o tym, że drużyny uzgadniają między sobą i wskazują osobę, która ma sędziować. Z reguły oczywiście nie jest to sędzia, jest to osoba zupełnie jakby nie mająca czasami w ogóle związku z sędziowaniem. Jest to taki kabaret, tak, no ale
niższe ligi tak wyglądają. My za kabaretem na polskich stadionach nie przepadamy. Na szczęście wszystko odbyło się na poważnie. Doczekaliśmy się bowiem happy endu. Gospodarze zebrali nawet kilkunastu chętnych do gry, a ku zaskoczeniu wszystkich na spotkanie dotarł arbiter rezerwowy. Przez te drobne zawirowania mecz opóźnił się o ponad 50 minut. Dla prawdziwych kibiców to żadna obsuwa. Na taki mecz to i 3 godziny bym tu poczekał. Konfrontacja zakończyła się rezultatem korzystnym dla zespołu gości. Legion przegrał 0-6 i do dziś pozostaje jedną z niewielu drużyn w Polsce, która strzeliła w tym sezonie póki co tylko jedną bramkę. Gratulujemy! I rzućmy jeszcze okiem na to, co działo się w przerwie. W ramach rekompensaty za opóźnienie zawodów arbiter meczu zaprezentował publiczności całą gamę trików piłkarskich. Takiego pokazu piłkarskiego freestylu w Pruszkowie nie widziano jeszcze chyba nigdy. Kartofliskowa redakcja zameldowała się również w nieodległym Brwinowie, gdzie miejscowy ogień podejmował GLKS 2 Nadarzyn. Do przerwy gospodarze prowadzili 3-1, a to, co działo się w drugiej odsłonie, to coś znacznie więcej niż słynna Brazyliana. Najpierw jeden z zawodników Ognia Brwinów zaprezentował publiczności spektakularnego fikołka. Ale do tyłu! A jego kolega stojący na bramce udowodnił, że wcale nie jest tak trudno puścić 4 gole z rzędu. Tym sposobem dwubramkowe prowadzenie do przerwy przeobraziło się w dwubramkową porażkę. Mimo starań przychylnych mediów, trener gospodarzy nie dał się przekonać, że to był duży sukces. 3-1 prowadziliście do przerwy i wszyscy na trybunach mówili, przegracie 3-7. Przegraliście tylko 3-5. Więc chyba nie jest tak źle. My nie uznajemy takiego słowa jak porażka. Nie dam ci się sprowokować. Radek, nie ma opcji. Zwróćmy jeszcze uwagę na kwestie taktyczne z tegoż pojedynku. Nie za bardzo wiemy jak w ekstraklasie, ale tak się teraz wykonuje rzuty wolne w klasie B. Tam jest trochę dziennikarzy w tym klasie. W odlewie? No bo to jest taki proto... Ale bramka! Kłopu, swój montajesz tą piłkę! Kartofliskowa redakcja ruszyła również w Polskę. Bardzo udana ekspedycja rozpoczęła się w Przyprostyni, gdzie odbył się klasyk wielkopolskiej klasy B. Płomień 2 Przyprostynia, Błyskawica Pakosław. Goście, którzy zajmowali przed tym spotkaniem ostatnie miejsce w tabeli, przyjechali w niezwykle bojowych nastrojach. Szkoda tylko, że przyjechali w 9. Bo to było tak, dzwonię, o 13 mieliśmy zbiórkę, mecz o 14, wiadomo, o 13 zbiórka, dzwonię za 5 na start, w jakich przenastrojach, żeby się w ogóle przygotować, nie? Odbiera ktoś, nie wiem kto to był, odbiera i mówię mu, że w jakich strojach dzisiaj przyjdziecie do nas? I cisza w telefonie. Tak, tak, my przyjedziemy, ale mecz jest o 16. Wie, nie, o 14 gramy. Znowu cisza w telefonie i taki śmiech w sławce. Haha, to mnie dzisiaj jednak nie będzie na meczu. No i jak było widać, chyba tego nie było, bo zabrakło ludzi. Gra w 9 opłaciła się, ale tylko przez pierwszą minutę. Później zaczęły padać bramki. A po bramkach zaczęli również padać zawodnicy gości. Dwóch z nich opuściło plac gry i pierwsze 45 minut Błyskawica Pakosław kończyła w 7. Wynik 0-10 do przerwy. Poszedł w świat, a zawodnicy Błyskawicy poszli do domów. Druga połowa nie została rozegrana, dzięki czemu futboliści gospodarzy mogli udać się na wcześniejsze pomeczowe rozbieganie. Później przyszła pora na wizytę w województwie lubuskim. Okręg Żagański, a w nim super mecz miejscowej klasy B. Piast Wichów podejmował ostatni w tabeli pogrom pożarów. Mimo niezbyt chlubnej pozycji w klasyfikacji, goście wykazali się dużą pewnością siebie, wystawiając skład 10-osobowy. Przez pierwszy kwadrans strategia ta okazała się być dość skuteczna. Ekstra piła! Następnie zgodnie z nazwą drużyna Pogromu postawiła na Pogrom.
Piłka wpadała jednak do ich bramki, a wynik 2-7 do przerwy rozkojarzył zawodników gości, którzy zamiast udać się do szatni i powrócić na boisko, udali się do szatni i powrócili do swoich samochodów. W obecności samych gospodarzy sędzia odgwizdał więc koniec atrakcyjnych zawodów. A na deser prawdziwy hit lubuskiej klasy B z okolic Żar. Główny kandydat do tytułu najgorszej drużyny w kraju, Nysa Brody, która traci średnio ponad 10 bramek na mecz, przyjechała na gościnny obiekt Zielonych Drożków. Może inaczej, drużyna Nysy Brody miała na ten mecz przyjechać. Może przyjadą jeszcze, no chciałbym, żeby przyjechali. No, no są sędziowie, tutaj pan z Warszawy przyjechał ze strony kartofliska.pl. No i chciały nagrać Brody, bo niby Brody najsłabsza drużyna w Polsce będzie. Porażka walkowerem 0-3 to najlepszy w tym sezonie wynik zespołu Nysa Brody i jednocześnie najlepszy wynik gospodarzy. Teoretycznie więc wszyscy powinni być zadowoleni. Wielkiej radości nie ma. Zwłaszcza ci, którzy mieli po tym meczu 500 km do domu. Jedyne spotkanie, które rozegrane zostało podczas tego wyjazdu w całości, to mecz piłkarsko podobny w Kolesinie, gdzie spotkały się dwa zespoły, które w tym sezonie zdobyły łącznie 0 punktów. Mecz sezonu Polonia Nowe Kramsko kontra Tęcza Kaczenice. Tu musiały paść ładne gole. Parura nie w tą stronę! Nie było więc na co narzekać, a radość zwykłych kibiców podzielali obecni na zawodach grzybiarze, którzy znajdowali prawdziwe rarytasy nie tylko w okolicznym Lasku, ale także na Murawie. Cóż to jest? Niestety nie mam atlasu i nie mogę za bardzo określić, ale sądzę, że jest to gatunek pokrewniony z popularną i pospolitą dość na tym terenie pieczarką. Cóż to byłby za magazyn bez akcentów kibicowskich? Poznajmy więc fanatyków GPŻ Głuchów z radomskiej klasy B. Nietypowa nazwa drużyny to skrót od czterech miejscowości. A jakich? Głuchów, Podole, Zalesie i Szczęsna. A tak wygląda głuchowska żileta. A ci kibice zawsze są? Tak. A na wyjazdy jeżdżą? Też, też. I to by było na tyle, jeśli chodzi o trzeci odcinek magazynu Ósma Liga Mistrzów. A o to, czy powstanie kiedyś odcinek czwarty, proszę pytać wróżbity Macieja. Umówmy się tak, ja trafiam w poprzeczkę, a ty subskrybujesz mój kanał. Dobra. Proszę. Nie mam wyjścia.